Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Siemanko, witajcie. Kurde, wyjdź. No to trochę za głośno jest. No właśnie, jeszcze ktoś dzwoni. Witaj, nazywam się Elizabeth. Chcielibyśmy z mężem zaproponować ci współpracę w pewnej delikatnej kwestii. Kim jest twój mąż? I kim jesteś ty? Wolałabym nie zdradzać teraz żadnych szczegółów. Spotkajmy się. Wtedy wszystko ci wyjaśnimy. Jak mówiłam, sprawa jest delikatna. Co to za kwestia? Jeśli nie masz nic przeciwko, wolałabym omówić to na żywo. Czy możemy się spotkać? Jak nie, jak tak? Tak, jak najbardziej. Spotkajmy się. Zaraz ci prześlę adres. Do zobaczenia. To spotkanie na pewno się odbędzie, ale na pewno nie w dzisiejszym odcinku. W dniu dzisiejszym będę chciał wykonać jakieś misje dla Mr. Hansa. Uprzedzam, że moje dzisiejsze wykonywanie zadań może być troszeczkę obarczone mniejszą koncentracją ze względu na małe dolegliwości zdrowotne w formie przeziębienia, więc nie aż tak jak będę uważny. Kurde, jakie to głośne jest. Dobra, mam nadzieję, że... Chyba, że zmienimy stację radiowo. Dobra. I w tym momencie jadę do pierwszego z kontraktów. Wróć. Mam jeszcze tylko niecały kilometr. Zobaczymy. Na górę. To chyba już kiedyś wykonywałem, ale pomożemy im. Się dzieje. Czy to jakieś ruskie? Coś mówiłeś? Szukamy. No ale tu chyba widzę, nic nie ma ciekawego. No. Chyba wszystko.
Chyba wszystko, dobra. Wszystko szybko poszło. Lecimy dalej. Nie wiem, czy to będę musiał wjeżdżać do środka, czy też nie. No chyba nie. O, a może jednak. Nie wiem, co tu mnie spotka. Co tu się dzieje już? Kurde, na wstępie już takie rzeczy? Nie ma. Co za ludzie. Skakuj. Co? Skakuj. To nikogo nie ma. Kto to mówił? Przepraszam bardzo. A nie, jest, leży sobie. Stella? Wszystko w porządku. Kładź się. Ludzie do czara nie mogą nas zobaczyć. To nie lepiej przestawić auto? Leżakowanie może nie wystarczyć. Słuchaj, to poważna sprawa. Z ludźmi do czara nie ma żartów. Okej. Pewnie. Musisz pomóc mojemu narzeczonemu Billowi i jego kumplowi Charlesowi. Są więzieni w budynku obok. Hans mówił, że obaj są z NCPD, tak? Obaj są też pieprzonymi idiotami. Czasem dorabiają sobie na mieście. Chcieli ubić jakiś interes z Dodgerem, coś poszło nie tak i teraz są w dupie. Bill zadzwonił do mnie ze środka i powiedział tylko, że jest źle i że mam ściągnąć pomoc, bo inaczej Dodger ich dojedzie. Rozumiesz, kurwa? Bo kurwa, ja go nie rozumiem. Może zapytajmy się tak. Jest źle? I to wszystko? Jest bardzo źle, Stella. Ściągnij pomoc, kocham cię. Miło z jego strony, ale nie do końca o to mi chodziło. Pytałam, co się stało, to powiedział, że to zbyt skomplikowane na telefon. Bill to twój narzeczony, Charles to jego kumpel z pracy. Powiesz o nich coś więcej? Bill. Bill to dobry facet. Charles jest jak starszy brat, który sprowadza na złą drogę. Okej. Czyli z Charlesem się nie lubimy. Słuchaj, nie jestem naiwna. Życie w Night City to życie w Night City, ale Charles to pierdolony magnes na kłopoty. Oj, oj, oj. Ty też jesteś policjantką. Bill jest policjantem. Charles jest policjantem. Są też inni policjanci. A dzwonicie po mnie. Z Dodgerem nie robi się czystych interesów. To nie jest coś, z czym dzwonisz na 911. Ja... Czy jestem od brudnej roboty po prostu? No i tyle. Czemu aż tak boicie się tego Dodgera? To dealer narkotykowy i człowiek Hansena. Psychopata. Uciekał do Dogtown przed ciężkimi wyrokami. Mam prośbę. Spróbuj nie zabijać jego ludzi. Nie pogarszajmy i tak złej sytuacji. Tu masz kartę. Dodger przejął opuszczony budynek NCPD. Pomimo upływu lat działamy na tych samych systemach, więc wejdziesz bez problemu. Plusy zacofania technologicznego NCPD. Uratuj. Proszę. Zobaczymy, co się da zrobić. A ty co? O, już stałaś i odjeżdżasz.
Dobra, co tu mamy? Wejdź do bazy Dodgera. A gdzie moje auto? Podjechało już. Się zastanawiam, czy go tutaj, kurde, nie wezwać. On sobie tu przyjedzie. Być może będzie potrzebne do ucieczki. A, się zatrzymało. Dobra, zobaczmy. Jedzie i jedzie. Skąd mam jedzie? Miał być godzinę temu. A to nie ma. Co zrobić temu zagadką? Wow. To tak się bawimy. Ja tu myślałem, że się popytam, potem. A tu zaczynamy z grubej akcji, no. Gdzie jest? Wychyl łebek. Ale ten łebek, no nóżka też może być. No. Się tam spojrzałem. Dobra, ruszajmy się. A ty skurwielu. Coż to jest? M20-38 Tactical. Ło, ile tutaj broni jest? Kurde, dobra broń tutaj co jest. Fajnie. Dobra, nie ma. Kurde, nie zachodź mnie tak. Się kurde bawić zaczęli, no. To jest na czerwono, więc raczej z tej strony go nie otworzę tych drzwi. Moment, to przeładujmy. Na co ty się tak skradasz? Dobra. Tu pewnie coś jest. Dobra. Tu teraz mogę wyjść. Pozbierajmy co lepsze rzeczy. O właśnie, amunicja się przyda. A, jeszcze tego nie wziąłem. Super. Później posprawdzam, co to w ogóle za broń. Czy ona jest warta, czy też nie. Dobra. A tu widzę, ktoś na dole jest. A, i tu jeszcze nie zabrałem. Dobra, tu widzę nic. Nie ma. To lecimy teraz tam. A, jeszcze tu jest. O kurde. Lina Marina Show. Nowe odcinki. Ahoj, wilkie morskie! Pora wypłynąć na ocean smaku swojej sajstakos od kapitana Kaliente.
No dobra. Czyli to będzie tu. Ja tu jeszcze tylko zobaczę. Przeładujmy wszystkie bronie. Dobra. I na kusajka. Odnajdź tego i tego, tak? Podłączmy się. Czy by to nam dawało odblokowanie? Nie wiem. 50 dane wrażliwe, specjalne dane bazowe. No to będę celował w te najniższe. Zobaczmy, 55. Czyli to BD. Czyli to by było tu. I 55, czyli byłoby tu. I na tym byłoby chyba koniec, chociaż to mam jeszcze 3, więc mogę dwa mieć. 7A. Czyli to z tego by trzeba było zaczynać. 1C. 7A. 55. No właśnie. 7A. To nie za bardzo, a z tej? 1C. 7A. 55. I tu też nie mam. Dobra. To. I co tu mamy? 1C. 7A. 55. Aha, gówno. Bo tu 55 nie mam. No to niestety się nie uda. No trudno. Dobra. Dobra, lecimy dalej. A to jest wyjście? Nie, to wychodzić nie będziemy. To gdzie oni się, kurde, pochowali? Odnać jednego i drugiego. A myślę, że tu już coś znajdę. A to guzik. Tu jeszcze nie odnalazłem. Dobra. Falówka. Jest tu jakieś zejście do piwnic, czy czegoś w tym stylu? Ja pierdzielę. Coś tu jest widać? No zagadka teraz dla mnie się zrobiła. Tu nic nie widzę. Holender. Okej. Tu się nic nie otwiera. Aha, dobra. Tu też jeszcze jest teren. Czyli tu pewnie gdzieś na dole, tędy. Dobra, spróbujmy stąd zejść. Coś tu? Hmm. 25 metrów w górę. Bo tu na górę to chyba wejść nie można. A, i to teraz nie mogę wejść do środka tędy. Super. Tędy też nie. No dobra, to nie rozumiem, jak tędy się dostać. Miało być niby tak prosto. Hmm.
teraz 25 metrów poniżej. No dobra. Chyba jeszcze raz. Wchodzimy tędy. Gdzie oni się ukryli? Może tutaj coś jest. O, właśnie. A, widzicie. Jednak. Pieczyca. Kurwa, po prawej stronie masz przełącznik, to wciśnij po prostu! Po mojej lewej, czy po twojej? Po twojej! Klikam i nic. Ja pierdolę, drzwi nie umie otworzyć. Popsuły się. Poczekam, aż otworzy. Po prawej stronie masz przełącznik, go wciśnij po prostu! Po mojej lewej, czy po twojej? Po twojej! Klikam i nic. Ja pierdolę, drzwi nie umie otworzyć. Popsuły się. No dostałeś, zginęłeś, nie umiałeś drzwi otworzyć. Niestety, ja po cichu tu nie będę właził. A, tu widzę, coś jest. Okej. Okay. Dobra, muzyka się uspokoiła. Opis rolowy Ryan Sampson i Sari Finlay. Co my tu mamy? Jem, ktoś inny nie może. Czemu kurwa ich samych zostawiliście? Czemu nie? Okej. Chyba nic mi przydatnego nie ma. Dobra. A kto pyta? Charles czy Bill? Charles. Czyli Stella kogoś zorganizowała. No całe szczęście. Dobra, otworzę drzwi. Jebane! Musisz mi pomóc. No nie dam rady. No dawaj. Kurwa mać. Wiem. Kurwa. No, to nie moja krew. To czyja? Co się stało? Chodź, zobaczysz. Zapraszam. Co jest? To Bill? Co tu się, kurwa, stało? Kto to jest? Ja? Jestem. Wiem, kurwa, kim ty jesteś. O trupa pytam. Stella nic nie wspominała o gościu wywiniętym na lewą stronę. Słuchaj, my go nie zabiliśmy. Wypłacicie, ja wierzę w niewinnych policjantów nad trupem. Nie ma sprawy. No? No, pochwal się, co zrobiłeś. Ja? To ty chciałeś jechać do Jera. Pomysł był dobry. Trzeba było nie zostawiać dragów pod nosem tego zjeba. A skąd mogłem wiedzieć, że je połknie? Chłopcy, oj, nie kłóćcie się. Od początku. Co się stało? Mów. Ty mów. Kurwa, błagam was. To było tak. Ten typ ukradł dragi od Dodgera i uciekł do Night City. Poszła fama, że Dodger płaci za złapanie złodzieja i ich odzyskanie. Kurwa, no to wpadliśmy na niego podczas rutynowej kontroli. Wiesz, przypadek. No i miał te 200 gramów neokokainy, to go przywieźliśmy, no. Nie, wzorowi z was policjanci. No, my
my sobie tu siedzimy, czekamy na Dodgera, a Bill kładzie te 200 gramów na stole, jak gdyby nigdy nic. Ten skurwiel krzyknął tylko jebać was, chaps za ten worek i do mordy. Może miał wszczep przełyku, jakieś gardło specjalne. Dupy wszczep! Bill, co ty pierdolisz? A nie próbowaliście zmusić go do wyplucia tego worka? Próbowaliśmy zrobić kurwa, no wiesz, tę dziurę w szyi. Ale nie wyszło. Dostał pianę na mordzie, telepki, no i się przekręcił. Wtedy, przyznam, nieco spanikowaliśmy. Ten worek musiał puścić. Miał w brzuchu dziesiątki tysięcy eurodolarów. Co mieliśmy zrobić? Skoro worek i tak już puścił, to po co go kroiliście? Mówię, no trochę spanikowaliśmy. Głupio wyszło. Kurwa. Wszystko się w nim rozpuściło. Ja pierdolę. Dodger nas zajebie. Przywieźliście mu złodzieja, który ukradł mu dragi, a teraz nie ma ani złodzieja, ani dragów. Tak, na to wychodzi. Musisz nas, kurwa, stąd wyciągnąć. Czemu sami stąd nie wyszliście? No bo zostawiliśmy broń w radiowozie. O. Geniusze. A gdzie jest radiowóz? W garażu. Idziemy. I to oficjalne. W końcu udało ci się trafić do pierwszej ligi. Pierwszej ligi pieprzonych idiotów. Tak, John, czekaliśmy na ciebie. Miło, że... Stella mnie zabije. Jak się dowie, co zrobiliśmy, to mnie zabije. No, tu Johnny chyba ma rację. Naprawdę to są pieprzeni idioci. Takie rzeczy robić. Szkoda tylko, że przed komendantem zawsze się jąkasz. Nie jąkam się. Dobra, tędy nas prowadzili. Ty, jaki był ten kod? 2893? Nie, to było 2983. 2893. A pierdziele. Widziałem kolejny, co drzwi nie potrafił otworzyć. Nie działa. 2983, bo mówiłem. Człowiek do Dodgera. Uważaj. Dobra, nie widział. Jeden jest tam, czy więcej? Dobra, to ci widzę, są już zesrani. Weź ich nie zabijaj. Nie chcemy więcej kłopotów. Aha, nie chcesz zabijania. No to tak się chyba nie uda. Mam wrażenie. Cholera, kolejne drzwi. Znowu zamknięte. A to nasza wina, że zamknięte? Gdzieś tu musi być jakiś przełącznik, czy coś? Dodger nas ozłoci, Bill. To się nie może nie udać, Bill. Wiem, co mówię, Bill. Zamknij się, Bill. Chuj, że w Pacyfice, co? Boisz się pojechać? Boisz się zarobić poważne pieniądze, Bill? No to miej pretensje do siebie. Worka w kieszeni nie umiesz utrzymać. Dobrze, że tylko chodzi o worek w kieszeni. Dobra, zobaczmy. Tu coś nam da? Wiadomości, problem z drzwiami. Aha. Coś jest pieprzonego z tymi drzwiami na dole, co prowadzą do garażu. Jakieś spięcie jest czy coś, jak są pod prądem. Mark powiedział, że to przez instalację spieprzoną, ale tak naprawdę to chuj wam wie. Tam wie. Drzwi trzeba teraz specjalnie przepinać, bo jak nie, to wywala korki. Okej. Okay. Tutaj to się nic nie dowie. Nie to.
Bo łatko, jedyna, użycie siły, 5 na 17. Masakra. Dobra, coś tutaj będę widział. Aha, czyli tu i gdzieś tam leci. Okej, okay, spoko. Pewnie, że się udało. Ja pierdolę. Amatorzy. Czy to granat jest? Czy to coś innego? Jaj, sorry. Spadło, kurwa. Idą tu. Ja pierdolę, naprawdę. Co za goście. No jego to kuźwa widać na odległość. Pozbądź się zagrożenia. Chyba będziemy ostrożni na razie w ten sposób. Ty, mam lepsze rzeczy do roboty, wyłaź! No nawet się nie zainteresowała, jak rozumiem. O kuźwa, jak się spaliło. Wo, a kto to mnie teraz widział? Kurde, jest naprawdę niezła. Zwarcie to nie. Szok dźwiękowy. Jest tu gdzieś odwrócenie uwagi? Aha, tam muszę chyba coś zrobić. Ja pierdzielę. Jeszcze raz. Nie mam tu innej możliwości, więc... Co znowu? Teraz nagle... Kurde, sorry, spadło. No, super! Aha. Ej, co jeszcze z przodu? Ale mu noga lata. Wo. Momencik. Jeszcze co z przodu, tak? Ale tu coś miałem. O Boże, jedyny. Co to jest? Oj. I się spijebałem. Dobra. Co to jest? Walkodow? Zagęszczony szpik. Chyba dobre łupy będą. Mam wrażenie. Jesteś przeciążony. No jak żeby inaczej. Momencik. Postać. Ekwipunek. Plecak. Rozmontujemy te najmniej potrzebne rzeczy. Dobra, ile jest? 3, 5, 3, 3, 6, 7. Dobra. Na coś chyba wystarczy. Dobra.
Ale tutaj to mi się nie uda chyba. Bez żadnego tego. A ich jest tu trzech. Ja. Można i tak. Ten w sumie granacik to nie był przewidziany, ale dobra. Co, już nikt nie ma? A, tutaj jeszcze jesteś. A żebyś wiedział, że twardy. Koniec z takiej akcja. Przysięgam. Po powrocie. Ta, co jeszcze? Chuja zarobisz, Walcz. Dawaj lepiej do radiowozu, dawaj. A co, te drzwi też? W środku jest nasz radiowóz. Masz je, nie? Kluczyki? Czekaj. Zostawiłeś je na górze? Nie, no ludzie. A już myślałem. Wow. O kurwa. Ja pierdolę. Tego się nie spodziewałem. Proszę, proszę, jaki komitet powitalny. Bardzo miło z waszej strony. Chłopcy, co się stało? Przyjechałem za wcześnie? Samochód ci ucieka. Tu wytłumaczyłem. Cisza. Ciebie nie kojarzę. Skąd się tu wziąłeś? Sam już nie wiem. Szczerość. To lubię. Ze dwóch chłopców do bicia tam jest. Nasuwa mi się jedno pytanie. Czy któryś z was nie ma przypadkiem czegoś na twarzy? To nie tak. No, jakby to powiedzieć... Ty. Może ty szybciej składasz się. Była strzelanina i... Jeden gość dostał, krwawił. Potem przywieźliśmy te narkotyki. Wszystko zostawiliśmy na górze. Jest okej. Okay. Też wygadamy. Dobra, do trzech razy sztuka. Mam mu wierzyć? Mówi prawdę? Tak, to wszystko prawda. Było tak, jak mówi Bill. Okej. Okay. Kurde. Nie lubię, jak próbuje się robić ze mnie idiotę. Chłopaki! Ty kurniu! Ale się jebie wszystko! Idiota. No dobra. Co? Wszystko? On tam jeszcze żyje, czy nie? Ale twardy byt! O! No, żeś twardy teraz był. Halo? Policja? Jesteś tam? Już po wszystkim? Tak. Pozostało wsiąść do auta i odjechać. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Dzięki. To co? Idziemy? Idziemy. Ale mu nogę rozerwało. Oderwało. Jedno i drugo praktycznie. Czekaj, najpierw do steli za to. Halo, miałem z nimi porozmawiać, do jasnej cholery. Cześć, Vi. Co ci gliniarze tam odwalili? Powiem tak. Nigdy, ale to już nigdy, nie będę pracować dla NCPD. Okej, Vi. Twój sekret pozostanie twoim sekretem. Ale klienci zadowoleni, kontrakt zamknięty. No, ten nigdy to bym raczej nie powiedział, jak jest przysłowie nigdy nie mów nigdy. Więc raczej jeszcze będziemy wykonywać dla nich zadania, więc to tak gwoli ścisłości. Dobra, zobaczmy co my tam dalej mamy. Dziennik. Mam jeszcze dwa kontrakty,
O, w sumie one są dość blisko siebie, więc zróbmy kontrakt co z oczu, to z serca. I niech to będzie. O, tak jest, dobrze. W którym stronę się mam udać? Jakoś ciężkie te zadania w sumie to nie były. Dobra, przeładujmy tu. Jest jakaś odległość? A, to tam jest, 550 metrów. Dobra, pobiegnijmy. Masz fajki? Jakieś widzę namioty porozkładane. Kurde. Dobra, nie będziemy sobie nimi dupy zawracać. Biegnijmy do następnego zadania. Też. Masz przesrane! Do kogo ona strzela? Rozniosę cię, słyszysz? Halo, co tu się dzieje? Zniszczę cię. Koń się, człowieku. Kurna mać. Goń się, no to się gońcie. Macie do mnie jakieś aluzje. Goń się. Jeden i drugi. Kurna, będę strzelać do bezbronnego mnie. Naprawdę. Czego to chodzi w tym mieście? Znowu jestem przeciążony. Yeah. Dobra, jakiś szmelc by trzeba było usunąć. Anuluj. To rozbieramy to najsłabsze bronie. To jest widzę maczeta. Pa, 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 pa. To są dwie takie same bronie. Więc one chyba mają takie same statystyki w sumie. Okej. Okay. Tu jest strzelba. Karabin snajperski. Dobra, czekajcie. Czy faktycznie to jest to samo? 1,67, 1,67, 259 na 60. A, tu jest gorszy. Czyli jednak te statystyki się różnią. Dobra, to tego na pewno mogę usunąć. 307, dobra. Na razie tyle. Wytwarzanie. Ulepszanie. I tu mam 27 na tyle. Dobra. Czy ja to coś bym chciał ulepszyć? Jak to jest brakująca? Chyba, że... Nie no, tutaj nic nie mogę ulepszyć. No nic, no dobra. Dobra, lecimy. Wymarła... O, Wakako. Cześć, mam coś dla ciebie. Mówią, że gdy Wakako dzwoni do ciebie osobiście, to zawsze ze śmierdzącym zleceniem. Sprawa jest delikatna. Delikatna czy śmierdząca? Delikatna. Po prostu trafił się wymagający klient. Klient zawsze jest wymagający. O co chodzi tym razem? Facet sporo płaci, ale chce, żeby wszystko przebiegło po jego myśli. Tym bardziej zależy mi, ktoś mniej doświadczony nie da sobie rady. Dzięki za komplement. Upewniłem się właśnie, że to jednak coś śmierdzącego. Szczegóły, proszę. Pewnie nie pamiętasz sprawy śmierci Karolajny Obrąski. Swojego czasu było o tym głośno. Morderca poszedł siedzieć, ale jest ryzyko, że wymknie się na wolność. Rodzina chce naprawić pomyłkę wymiaru sprawiedliwości. Masz go zabić. Ha!
Czyli to po prostu zlecenie morderstwa. Zadzwoniłam się do Dalej Lamy? No to przepraszam, pomyłka. Nie mieszkasz w tym mieście od wczoraj, wiesz, co się gra na ulicach. Ta, wiem. Facet rzeczywiście jest winny? Zasługuje na śmierć? Nie jestem sądem karnym, ty też nie. A co dokładnie zrobił? Archiwum prasowym też nie jestem. Bierzesz tę robotę? O, dowiesz się do tak, od takiej. Biorę. Klient będzie czekał przy samochodzie na rogu 6 i Brandon Street. Przy samochodzie? Pojedziecie jego autem. Koleś chce osobiście zobaczyć, jak rozwalasz tego faceta. Powodzenia, Vi. Tak. Czyli też na później zadanie. Czekajcie, bo znacznik mi gdzieś przeminął. A on, widzę, jest tu. Okej. Czyli teoretycznie muszę się przedostać gdzie? Jednak tędy. Dobra, tędy się przejdzie. Dobrze idę? A nie, to ja źle idę. To ja muszę iść tu. Wróć. No to jeszcze raz. Tędy chyba nie przejdę. Może to jakaś boczna uliczka będzie. Oho. Dzień dobry, Vi. Pojedziesz pod wskazane przeze mnie koordynaty i zdobędziesz pewną furgonetkę. Na miejscu będą niemili animalsi. Szczegóły w załączniku. Nasza umowa dotycząca Black Sapphire nie obejmuje tego zlecenia. Aha, dobrze wiedzieć. Czyli tego zadania dla ciebie teraz nie będę wykonywał. Teraz tak. Czy jak ja tu przejdę, to oni zaczną do mnie strzelać? Pewnie tak. Dobra, czyli trzeba naokoło lecieć. A pierdziele. Dobrze idę, przecież. Tu się dam wspiąć. Takie budowle tu w ogóle. Jakieś chopery, nie chopery. Nawet do nich się zbliżyć cholera nie można, no. Tego tu już nie przeskoczę, a to chyba jest na terytorium już Dogtown. Coś mi się wydaje. O. Chyba tak. O. Jak nic. Czy tutaj jest w ogóle przejście? Dobra, chyba pora zawołać jakiś pojazd. Nawet i ten. Bo widzę, chciałem na skróty, a skróty to przeważnie jest dłuższa droga, aniżeli krótsza. No, gdzie jest ten mój pojazd? Halo? On przyjedzie czy nie przyjedzie? Chyba nie przy... A nie, zaraz, stop. Nie, to nie to. Jeszcze raz. No ja pierdzielę, nawet samochód się mnie nie chce słuchać. Stój. Aj. Nic do ciebie nie mam. Ja też.
Dobra, lecimy. Raz, dwa, trzy musimy ogarnąć temacik. Dobra. Ale dobrze się trzyma. To jest co? To Archer. Podejrzewam, że do wjazdu będzie trzeba. Dobra, teraz tu w prawo. Skanowanie. Muzyka też nie zła. Mam nadzieję, że to nie jest muzyka licencjonowana w żaden sposób. Dobra, tu. I tu na piechotę? 500 metrów? Nie da się tam pojechać? Chyba jednak się nie da. Dobra, lecimy. Dobra. 300 metrów zostało, dobra, super. Kafie wiem, co on mi za zadanie zorganizuje. Takie slumsy. Najlepsze ceny w dzielnicy. No to twoje zdrowie, bracie. Dobra. Tu już chyba byliśmy. Co my tu mamy? Cel kontraktu: odzyskać prototyp wszczepu oraz schematy. Lokalizacja: plac budowy drapacza Longshore Stax. Szczegóły: parę dni temu kosiarze napadli konwój. No to to jest, widzę to, co on tam powiedział. Przesyłam koordynaty. Ok. Dostań się do budowy drapacza. No to chyba rozumiem, że to jestem tu. Dobra, wyciągamy broń. Co my tu możemy w ogóle zrobić? W sumie ja się nie będę tu cackał i robił nie wiadomo co. Nie mam.
A, nie mogę nic wytwarzać. Zajebiście, no kurde, rewelacja. Tu wyjdę. Czy dalej nie będę mógł wytwarzać nic? Ekwipunek? No nie, nie ma możliwości. Ja pierdzielę, naprawdę. A to co było? To jeszcze inaczej. Musimy zamienić broń. To było to, tak? To jest Fenrir. Co my tu... Co tu będzie lepsze? Znaczy, o ile będziemy mieli amunicję, rzecz jasna. Co to jest? Pistolet... Dobra, na razie to wezmę. To... I tu na przykład. Teraz zobaczmy, czy tu mam jakąś amunicję. Mam! Cholerni netranerzy, no. No bez daleka trzeba jednak. Słyszę tyle razy. Kurwa, nie! Nie wierzę! Sami netranerzy widzę. Naprawdę jest tu sporo. Hmm.
Wyłącz. Dobra. Im jest czas! Wiem, gdzie jest! Skuj do mnie na pierdala! Ja ci dam chuj. Ten chuj ci zrobi jesień średniowiecza swojej dupy. Ej, jak ty? Przez co ty strzelasz? Dobra. Wyłącz. Czyżby spokój miał być? No dobra. Korzenia amunicji tu nie widzę. By się przydała. No nic. Centrala. Teraz tak, wyjście pewnie będzie od tej strony, jak rozumiem. Trzeba to sprawdzić. Wolny człowiekiem i mam prawo. Pierwsza część z tego co widzę. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Taki silny. Jak się wyrwał!
Jeszcze ile masz życia, no? No, 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 bo już mam tu nie za dużo. Nie powiem, przeciwnicy są całkiem. Która to broń? To jest ta broń chyba, tak? Można nie leciała podstawiaca! Jedna sztukę! Skiń, szmato. Dobra. Ile ich tu jest? Ja pierdzielę. Chodź tu, kurde! Mam chyba iść tu. Kurde, to jest jakiś... Jeszcze będziesz mnie tutaj scynkować, to resort optyki weź. Dobra. Gdzie mam teraz iść? Znajdź prototyp, którego emituje sygnał. Ok. Czyli tak, tędy chyba musimy iść. No już nie, tu mi nic nie potrzeba. Chyba możemy wziąć. O. Co my tu mamy? Naranjita Classic. Nie wiem, co to jest. Na dół. Hej ty! Podejdź tu! To twoja sprawka? Ta cała strzelanina? Oczywiście! Ładnie. Prawie mi ich żal. Zgadnę. Pracujesz dla Zeta Techu. Chyba wiem, po co tu przyszedłeś. Naprawdę? Pewnie powiesz mi zaraz, że po ciebie. Nie po mnie. Po prototyp. I schematy. Celowo nie zablokowałem sygnału emitowanego przez prototyp. Wiedziałem, że korporacja kogoś po niego wyśle. A. No to teraz króciutko. Kim jesteś? Hasan Demir. Jestem inżynierem Zeta Techu. Tylko ja przeżyłem zasadzkę kosiarzy. Daliście się tak zaskoczyć? Nie zabezpieczyliście trasy przejazdu? Jechaliśmy pod przykrywką, ze śladową obstawą. Chcieliśmy działać dyskretnie. Kosiarze nie rozumieją dyskrecji. A wy nie rozumiecie, że Dogtown to nie Night City. Ale za to rozumiem naszą obecną sytuację. I myślę, że możemy sobie pomóc. Co ty na to? Oszczędzili tylko ciebie? Musisz być dla nich niezwykle cenny. I to żywy. Ja? Jestem bezwartościowy. Ale mój nowy wszczep jest bezcenny. Zaraz, zaraz. Nie mów, że wszczepiłeś sobie ten prototyp. No wiesz... Pomyślałem, że to dobry sposób, żeby przemycić go przez punkty kontrolne w Dogtown. Ja pierdzielę. Teraz nie brzmi to jak najlepszy pomysł. Ale z drugiej strony, tylko dlatego wciąż żyję. W każdym razie, wygląda na to, że jestem w pakiecie z prototypem. Chcesz go odzyskać? To musisz mnie wyciągnąć. Więcej szczęścia niż rozumu.
Jakim trzeba być matołem, żeby wszczepiać sobie prototypowy tech? Bez urazy, V. No, chyba że Zeta Tech kazał mu to zrobić, a facet jest zwykłym królikiem doświadczalnym. Tyle zamieszania, jakiś wszczep oka? To nie jest jakiś wszczep. To projekt, który ma zdetronizować optykę od Kiroshi. Dostaliśmy cynk, że prototyp wykradziono z Arasaka Industrial Park w Santo Domingo. Nie mogliśmy tego zignorować. Ja miałem dopiąć transakcję na stadionie. Po cichu, żeby nie trafić na radar Arasaki. Sam widzisz, jak się skończyło. Z prototypowym techem bywa naprawdę różnie. Jako inżynier powinieneś o tym wiedzieć. Dużo ryzykowałeś. To prawda. Ale wygląda na to, że ostatecznie się opłaciło. A co na to Zeta Tech? Wiedzą, że powierzyłeś bezcenny prototyp jakiemuś Reaperowi w Dogtown? To była moja decyzja. A teraz pora na twoją. Wyciągniesz mnie stąd? Czy będziemy tak gadać przez kraty? Nie przyszedłem tu odbijać zakładników. Ale żeby wyjąć prototyp, musisz zabrać mnie do Reapera. Inaczej ryzykujesz, że uszkodzisz sprzęt. Potrzebuję prototypu. Nikt nie mówił, że ma działać. A schematy? Słuchaj, ja wiem, gdzie oni je trzymają. Zaprowadzę cię tam. Mhm. Niech będzie. Wyciągnijmy cię stąd. No. Dzięki. Wiedziałem, że się dogadamy. No dobra. To teraz jak otworzyć tę pieprzoną celę? Spróbuj obejść zabezpieczenia. Jeśli się nie uda, to niedaleko jest pokój strażników. Może tam znajdziesz kod. Okej, zaraz wracam. Okej, czyli do strażników. Pytanie, czy tam ktoś będzie? Jeszcze? Czy też będzie spokój? To trup. Okej. Aha, i tu mamy komputerek, dobra. Użyj. Wiadomości. Żądanie okupu. Mamy waszego człowieka i teraz będzie tak, albo zapłacicie okup, albo odeślemy wam typa w kawałkach. O kurde. Najpierw palec wskazujący, żebyście kurwy wiedzieli, że to wasza wina, potem ucho, żebyście wiedzieli, że tak się kończy, jak nas nie słuchacie, a na koniec kutasa, żebyście wiedzieli, że nie damy się wyruchać. O Boże jedyny. Nieźli. Panty czekają. Nie to. No dobra, w jaki sposób to otworzyć? Zdobądź kod do celi. Momencik, a tu coś jeszcze jest. Co to jest w ogóle? No proszę. Profesjonalista. Zeta Tech nie oszczędzał. Pora, żebyś ty się wykazał. Skąd wiesz, gdzie trzymają schematy? No wiesz, kosiarze zabrali mnie do swojego warsztatu. Zmusili mnie do zdjęcia zabezpieczeń z ukradzionego sprzętu. Dobra, to prowadź. Tylko bez głupich pomysłów. Kurwa, to Harry. Co? Jaki Harry? Mało, ale nie zasłużył na coś takiego. Ten? Jeszcze parę godzin skończyłbym ten pies. Dobra, przy okazji coś tutaj skakuje. 7A, 1C, 7A, 1C,
L9 7A1C L9 1C Wyjdź. Szybka akcja. I tak pewnie jestem spalony. Idziemy. Idziemy. Tu mnie jeszcze chyba nie było. Dobra, co dalej? Dobra. Gdzieś tu był. O, jest! Okej, mamy to. Wyprowadzę cię. Trzymaj się blisko. Zaczekaj. Słyszałem, jak zrobiłeś z nimi porządek. Ale połowa Longshore Stacks też to słyszała. Tu zaraz znów będzie gorąco. O, masz inny pomysł? To słucham. Mam. Zwodzony most. To wyjście awaryjne z drapacza. Widziałem, jak kosiarze go używają. Chwila, moment i nas nie będzie. Nikt się nawet nie zorientuje. I co? Mówiłem, że ci się przydam. Dobra, to jeszcze zobaczmy, czy się przydasz. Do dzieła. Opuść most zwodzony, aby uciec z drapacza. No dobra, gdzie ten most? To jest to? Dobra, pora na nas. A, to to. Jeszcze parę metrów. Idziemy sobie, jak gdyby nigdy nic. Nie rzucamy się w oczy, nie biegniemy. Jak teraz nas nie zdejmą, to jesteśmy w domu. Dobry gościu jest. Teraz tylko jeszcze wyłączyć ten most, żeby nikt za nami nie polazł. No, od razu widać, że inżynier. Ważne, że prędko tego nie naprawią. No i co teraz? Tutaj powinniśmy być bezpieczni. Dzięki. Nie wierzyłem, że wyjdę z tego cało. Nie ma sprawy. Ja pomogłem tobie, a ty mnie. Dobra. Myślę, że dalej już sobie poradzę. Przekażę przełożonym, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. To tak nie działa. Teraz ja odpowiadam za dostarczenie prototypu. Zadzwonię do fiksera i załatwię ci transport. Nie, ja... nie mogę tam wrócić. Hasan, co ty odpierdalasz? Nie zapytam drugi raz, więc dobrze przemyśl odpowiedź. Chodzi o to, że... ja nigdy nie zamierzałem wracać do Zeta Techu. Chciałem ukraść prototyp i zniknąć w Dogtown. Miałem już kupca, czekałem tylko na sygnał, żeby się urwać. Ale potem napadli na nas kosiarze i wszystko się zjebało. Nie mogę wrócić. Oni mnie zabiją. No, super. Coraz ciekawiej się dzieje. A więc chciałeś przekręcić mega korporację. Musiałeś mieć jakiś plan. Miałem za krótkie ręce, żeby samemu nagrać akcję w Dogtown. Dotarłem do kupca na stadionie, wysłałem mu cynk, a on miał zorganizować resztę. A ty tak po prostu mu zaufałeś? Pewnie, że nie. Dlatego wszczepiłem sobie prototyp. Nie mógł mnie sprzątnąć, nie ryzykując uszkodzenia sprzętu. Miałem się ulotnić na granicy podczas kontroli konwoju. Czekał na mnie podstawiony samochód, ale nie dotarliśmy do granicy. Dlaczego chciałeś ukraść ten prototyp? Dlaczego? Masz pojęcie, ile on jest wart? Więcej niż twoje życie? Jakie życie? Nie mam rodziny, a ani bliskich. Wszystko poświęciłem dla tej firmy. I po co? Nawet nie wiem. O tym życiu mówisz? A niech się pierdolą. A dzięki pieniądzom za prototyp mógłbym zniknąć. Zacząć od nowa. Oszukałeś mnie. Ja ryzykowałem dla ciebie życie, a ty cały ten czas robiłeś mnie w chuja. Byłem w pieprzonej celi u kosiarzy.
Co miałem ci powiedzieć? Nie wiem. Ale wiem, że próbując mnie wykorzystać, popełniłeś duży błąd. Wiem! Wiem, że zjebałem. Ale czasu nie cofnę. Jeśli każesz mi wrócić, to jestem trupem. A jeśli pozwolę ci zabrać prototyp, to niby nie? Przecież oni cię znajdą. Znajdą i dojadą. To nie wiem. Zabij mnie, tu i teraz. Mówię serio. Wolę, żebyś to był ty, niż te kurwy. Załatwię to po mojemu. Dzwonię do fiksera. A ty nie rób głupot. Okej. Dobra. Kurwa, nie odsyłaj mnie tam. Hans? Sprawy się trochę skomplikowały. Odbiłem zakładnika ZAT-techu, który przeżył zasadzkę kosiarzy. A jaki to ma związek z twoim zleceniem? Taki, że facet wszczepił sobie prototyp. Będę potrzebował dla niego podwózki. To zmienia postać rzeczy. Prześlij koordynaty. Ktoś ode mnie zaraz u ciebie będzie i zabierze go do ZAT-techu. Haha, do ZAT-techu? Nie odsyłaj zakładnika do ZAT-techu. Znajdź mu dobrego Reapera w Dogtown, wyjmij prototyp i wypuść. I rozumiem, że za tę przyjemność ja mam niby jeszcze zapłacić. Zapłacić? Chyba żartujesz. Na pewno masz do odebrania jakąś przysługę. Mam. I chętnie wyświadczę jedną tobie. Na poczet naszej przyszłej współpracy. Ale ciekawi mnie, dlaczego. Ten facet jest tego wart? Powiedzmy, że zbyt dobrze wiem, co go tam czeka. A nie po to go wyciągałem. Dobra, załatwione. Dzięki, że się za mną wstawiłeś. Aha. Uhu, taki bisiorek. Ty jesteś wi. Przysyła mnie Hans. Masz schematy? Aha, trzymaj. Możesz iść. Zajmę się resztą. Sukin syn przeżył zasadzkę, uciekł kosiarzom i przekręcił korporację. Ale każda dobra pasa kiedyś się kończy. No, Johnny, masz rację. Nie wszystko z... Okej. Nieźle z tego wybrnąłeś, Vi. Moi ludzie zajmą się resztą, tak jak się umawialiśmy. Wynagrodzenie dotrze za chwilę. Zaczekaj sekundę. Pamiętasz o naszej umowie? Black Sapphire. Tak, mam coś dla ciebie. Spotkajmy się w Heavy Hearts. Będę tam. Okej. Z tego co pamiętam, to trzy. Trzeba było kontrakty dla niego zrobić, żeby coś tam się zadziało. Co my tu mamy? Heavy Hearts, budynek to imitacja piramidy. O! I jeszcze jedno. Bez kodu nie wejdziesz do windy. Wpisz 2589. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Do kolejnego odcinka. Więc na razie to tyle będzie. I tak tu widzę, jest prawie półtorej, znaczy nie ma jeszcze, ale niewiele brakuje do półtorej godziny dziennego odcinka. To też na dzień dzisiejszy ja dziękuję za obecność i obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał. Wyrazicie to w formie na przykład łapek, czy też komentarzy, czy też nawet i subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. No i żegnam się. Dzięki, cześć, na razie. I can't take it anymore.
it's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.